Cześć, przyszedł czas na wykonanie tekstury w Photoshopie. Dlaczego akurat w nim? Ponieważ w porównaniu do darmowych programów jest bezkonkurencyjny, jest znacznie lepszy, dlatego większość firm i właśnie jego używa. Okej, wybierzmy pierwszy kanał z UV-ki. Dlaczego pierwszy? No bo w lightmapie czasem małe elementy się powiększa, a duże zmniejsza. One nie są do tekstury, tylko do cieniowania. Pierwszy kanał jest tylko do tekstury, więc wybierzmy jego. Tutaj akurat to jest sześcian, więc nie ma żadnych zmian między nimi, ale lepiej sobie zapamiętać, że pierwszy kanał to jest tekstura. Eksportujemy to jako plik PNG w rozmiarze 4K. Jest to kompresja bezstratna, więc będzie wyglądać idealnie, a dodatkowo ma przezroczystość, co ułatwi nam pracę. Otwieramy go w Photoshopie. Ten etap akurat jest identyczny jak w przypadku filmiku z Mają i z 3D Studio Maxem, no ale pokażę go jeszcze raz. Zmieniamy sobie panele po prawej, robocze, na fotografię, ponieważ najczęściej tekstura to jest fotografia. Ok, mamy tutaj UV-kę. Nie jest za bardzo widoczna, ponieważ jest ta przezroczystość, a linie są bardzo cienkie. To zależy od oczywiście rozdzielczości monitora, ale znacznie łatwiej po prostu dodać tutaj sobie jakieś tymczasowe tło. Najlepiej czarne, bo te linie najczęściej są białe. Albo zielone, zależy od programu. Ok, wybieramy kolor czarny i wiaderko, które na teksturze wylewa. Na jednej z warstw wylewa czarną farbę, dzięki czemu można ją podsunąć pod przezroczystą UV-kę i dzięki temu widać linię. Ok, teraz będziemy uzupełniać to fotografiami pufy. Tak samo jak to było wcześniej. Jeszcze można to zapisać wcześniej, na wszelki wypadek, no bo wiadomo, że program jest dobry, ale czasem może się zawiesić. Różnie bywa. Były takie problemy, na przykład przy przesuwaniu niektórych elementów, dlatego z przyzwyczajenia zapisuję, bo różnie może to wyglądać. Ok, otwieramy wszystkie fotografie, które mamy przygotowane. Ja pokażę, jak można zmienić perspektywę, ponieważ czasem wykonamy zdjęcie, które no, nie nadaje się za bardzo do teksturowania. Znaczy mamy tutaj fragment zdjęcia i można go dopasować. To akurat specjalnie zrobiłem źle, ale może się zdarzyć tak, że na początku jeszcze pamiętacie o balansu się bieli. Oczywiście dodałem też filmik, jak skorzystać z kalibratora do balansu bieli, no ale w taki sposób też można szybko to zastosować. Czasem zdarzy się, że zrobicie zdjęcie na przykład budynku od dołu, bo nie jesteście w stanie zrobić bezpośrednio na wprost, na przykład cegłanego budynku, który ma różnego rodzaju cegły na różnych poziomach. Nie jesteście w stanie go wykonać na wprost, dlatego robicie zdjęcie od dołu. I wtedy, aby poprawić perspektywę, czyli tak jak tutaj pod kątem, podobnie będzie z budynkiem, wystarczy zaznaczyć, wyciąć nasz interesujący element, no i nieco zmienić jego ustawienie. Czyli tutaj skopiowałem i teraz wrzucę do nowego pliku, żeby na nowym pliku pracować. Tam przyciąłem tyle, ile mnie interesuje. Trochę więcej oczywiście, tak samo będziecie robić z budynkiem, bo to, co nas nie interesuje, będzie poza zdjęciem i będzie nieistotne. Natomiast to, co nas interesuje, powinno być w całości. Wklejamy to tutaj. OK. I skalujemy do wielkości, ponieważ ta wielkość to jest 1K, a jak pamiętamy, na wysokość mamy 4 ściany z sześcianu, czyli w sumie 4K dzielone na 4, no to jest 1K, czyli 1024. No i teraz przy pomocy skalowania można to ustawić w dobry mniej więcej sposób. Czyli tutaj zmniejszyłem trochę wielkość, natomiast teraz będę działał już na tej zmniejszonej, na zmniejszonym zdjęciu. Teraz za krawędź, trzymając kontrola, przesuwamy w taki sposób, żeby krawędzie tego boksa, tej ściany, były dokładnie na krawędziach naszego dokumentu, czyli naszego miejsca roboczego. Czyli coś w tym stylu. Oczywiście naciągnijmy trochę, żeby nie było widać zaokrągleń, bo to wszystko, co tutaj jest, będzie na teksturze. Ok, robimy to w taki sposób. Oczywiście można jakieś linie pomocnicze stworzyć i zobaczyć, czy tekst jest idealnie pionowo i poziomo, ale myślę, że nikt nie będzie zwracał uwagi, nawet jak będzie odrobinę krzywo, no bo pufa nie jest zbyt duża, nie, nikt się z bliska na nią nie patrzy.
Myślę, że coś takiego może być w porządku, gdy zaakceptujemy elementy, które wystają poza dokument, dalej będą tam istniały, ale nie będą dla nas możliwe do skopiowania. Jednak nie stracimy ich, jeżeli będziemy chcieli później jakoś to poprawić, ale w tym przypadku nie jest to w żaden sposób potrzebne, więc zaznaczamy wszystko, ale zaznaczenie będzie tylko w obrębie naszego dokumentu, czyli tego 1K, nie tego, co przesunęliśmy i wystaje. Teraz możemy to wrzucić jako teksturę w to miejsce, po prostu wklejając. Mogę to wykorzystać, aczkolwiek później wykorzystam jednak te zdjęcia zrobione na wprost, bo jednak pewna modyfikacja jest trochę gorsza niż uzyskanie niezmodyfikowanego zdjęcia, ponieważ on w jakiś sposób przy powiększaniu sąsiednie piksele uśrednia, natomiast przy zmniejszaniu wiele pikseli też uśrednia, żeby zamienić na jeden, więc lepiej skorzystać z gotowego zdjęcia. No i jeszcze dodać padding. Padding to jest coś, co wykracza poza teksturę, ponieważ linia tutaj przedstawiona może być krawędzią tekstury. Dlatego lepiej poszerzyć trochę, aby nie zdarzyło się, że jeden piksel na tej teksturze będzie czarny, brany z tła na krawędzi. Dlatego poszerzamy trochę nasze boksy. Powielamy też kilka razy i dodajemy rozmycie, żeby po prostu trochę poszerzyć rozmiar tekstury. Rozmycie nie będzie znaczące i istotne, ponieważ będzie pod ostrą teksturą, ale pozwoli trochę rozszerzyć kolorystykę, czyli te czarne piksele na krawędziach będą zamienione na inny kolor zbliżony, a nawet dokładnie taki jak mają tutaj pufy. Można zobaczyć, jak to wygląda tutaj. OK. No i żeby było to nie przezroczyste, tylko takie, no, nieprzejrzyste, powielimy kilka razy warstwę, aby pogłębić, bo rozmywanie jednak dodaje trochę przezroczystości. Tutaj nie o to nam chodzi. Chodzi o poszerzenie, a taki sposób myślę, że jest najszybszy. Oczywiście można korzystać z różnych pluginów graficznych do grafiki 3D, które pomagają z takimi rzeczami, no ale tak jest też szybko i całkiem wygodnie. Na końcu spłaszczamy obraz. Nie musimy. Możemy to dodać na przykład jako plik Photoshopa do edycji późniejszej. No ale ja tutaj spłaszczyłem. Jego użyjemy jako tekstury. Zapiszemy to jako najczęściej format wykorzystywany w Game Devie, czyli TGA. Jest to dosyć stary format, ale wciąż wykorzystywany. Nazwę to 01 i dodam 01, ponieważ czasem może być kilka tekstur. Na przykład 02 będzie z teksturą innej pufy, a też będzie się nadawała do teksturowania tego samego boksa, który stworzyliśmy. Zapisujemy bez przezroczystości, czyli 24 bity. 8 plus 8 to jest 16, plus 8 24, plus 8 przezroczystości 32. Zapisujemy z 24 bitami i przechodzimy do tworzenia tekstury. OK. Znajdźmy miejsce, gdzie tą teksturę ustawiliśmy. Materiał już jest przypisany do boksa, domyślny. Możemy tutaj przenieść naszą teksturę i widzimy, że wygląda to dobrze. Może jest do góry nogami, ale nie ma to większego znaczenia, bo pufa może stać do góry nogami normalnie i też jest w porządku. Więc nie ma to jakiegoś większego problemu. Wróćmy do podglądu i przełączmy się tak, aby teksturę widzieć od razu tutaj.